w kolejnym vlogu. Połączymy go z holem zakupowym z Lumpa, dlatego że byłam w Lumpie w sobotę i tam już za dużo tak wszystkiego, żeby nie było w tym w sobotnim vlogu z zakupami i tak dalej. I tam chyba za dużo już mam minut, dlatego połączę go z następnym vlogiem, żeby nie było też wszystkiego tak za dużo naćkane, tak mi się wydaje. Byłam, powiem wam, już wam mówiłam w poprzednim vlogu, po 5 zł, wszystko było w koszach, ja grzebię w koszach, najchętniej mi to, najlepiej mi to idzie. Nie bardzo lubię na tych wieszakach oglądać, przeglądać, bo jest dosyć drogo na tych wieszakach, powiem wam. Ceny na wieszakach są takie, jak w sklepie praktycznie w Pepco czy w Sinsayu, w dobrych promocjach można kupić, więc wolę grzebać. Mi całą przyjemność sprawia to, jak ja grzebię w koszach. Więc dzisiaj przy sobocie było po 5 zł. Było bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo. Kurtki były po 10 i resztę rzeczy po 5 w koszach, ale było tyle ludzi. Ja już to mówiłam w poprzednim właśnie vlogu. Było tyle ludzi, te wszystkie te kobitki się pchają, przepychają. Nie lubię takich tłumów, nie lubię tam się bić o jakąś szmatkę, wyciągać sobie z ręki. Jedna o drugiej wyciąga z ręki, ja tego nie lubię po prostu. Najlepiej lubię tam jeździć, bo ja bardzo lubię ten New Holland, do którego jeżdżę już od x lat. Ale najlepiej jednak jechać w tygodniu, z samego rana, o 9, 10, bo jest od 9 otwarte. I od 10 jechać najlepiej, powiem wam, i wtedy można perełki zdobyć. I na spokojnie, bez tam jakiegoś przepychania się, jak na targu, wiecie jak to jest. Dobra, nie przeciągajmy, żeby też nie było za długo, bo jeszcze do tego będzie zwykły taki vlog, no normalny vlog. Dobra, więc tak, taką bluzę wzięłam za, co tu mam, jakiegoś kłaczka, za, oczywiście wszystkie za 5 zł, już nie będę mówiła cen, 5 zł i ja tą bluzę wzięłam z myślą o Amelce, chociaż i na mnie byłaby dobra, bo wzięłam takie bluzy i mówię, będziemy, kto jaką będzie chciał, jak sobie Amelka wybierze, to zdecyduje, jak nie, to najwyżej dla mnie, bo widzę, że rozmiar też jest dobry i rękaw. Nie jest za gruba, kolor pudrowy róż, bardzo fajna i powiem wam, że chyba zmienili płyny. Patrzę, bo u nas jest Pawła brat i podwórko Paweł ciągnikiem może. Potem może pójdę wam pokażę, właśnie do tego vloga dogram. Znaczy orze, zgarniamy ziemię, żeby podwyższyć trochę teren. Pudrowy róż i powiem wam, dziwny zapach jest, taki nawet przyjemny, bo czasami jak w tych ciuchach się kupuje, to tak te ubrania śmierdzą takim, wiecie, tym czym oni tam chyba odkażają, a ten zapach jest bardzo miły, przyjemny, pierwszy raz się z takim zapachem spotkałam, więc pierwsza rzecz to jest taka. Drugą rzecz, bluza, to już raczej dla mnie, nie wiem jaka to jest firma, bo tutaj firm, słuchajcie, a tu jest jakaś, nie wiem. To nie jest firma, tylko metka. Niebieska, bardziej taka, wiecie, pod granat. Nie wiem, czy nie będzie za ciemno. Granatowa. I to jest bardziej dla mnie, bo ona jest już troszeczkę dłuższa. Po prostu rękawy ma długie. Ja lubię w bluzach chodzić. Dla Laury wziąłam taki, jest fajny sweterek. Firma Sabra Sport. Coś takiego wam pokażę. Sabra Sport. I to jest taki fajny sweterek. Taki zapinany na guziczki. I tutaj ma taki kożuszek na kołnierzyku. Taki słodki jest naprawdę. Błękitny kolorek. Bardzo fajny. Spodobał mi się. Tutaj też dla siebie wzięłam sobie taki kardigan, można powiedzieć. Kardigan firmy nie wiem. Evil? Ewa? Coś takiego. On jest taki, ma takie przezroczyste oczka, jak widzicie. Ciekawa jestem. I taka, a założę. I tak będę bluzkę miała do prania. O. Taki jest fajny, powiem wam. I długie ma takie rękawy, tak jakby ściągacze. I tutaj taki, taki jest przewiewny, fajny. I kolor taki musztardowy. Bez guzików, bez niczego. Fajny, też mi się spodobał. To sobie wzięłam. Machają mi tu przez okno. Znaczy Paweł mi macha. Paweł brat to nie wiem. Gdzieś tam coś tam robi. Nieważne, co on tam robi. Dla Amelki wzięłam taką bluzę. O, zmęczyłam się, powiem wam. Dzisiaj taki dzień na obrotach.
biała i w takie różyczki z takim tutaj napisem. I tutaj jest tak jakby, o widzicie, taki haft ma. Taki haft, taki materiał, widzicie? O, teraz fajnie. Super, bardzo, bardzo to fajnie wygląda. Tak się prezentuje. To będzie dla Amelki, bo jest troszeczkę mniejsza. Sobie wzięłam taki sweterek. To jest chyba na lewą stronę. Czekajcie, przekręcę go. A nie. Wziąłam, że jest na lewą stronę. I teraz jak założę, no to będzie, że mam bluzkę na lewą stronę, ale taki jest szef z tej strony. O co tu chodzi? No patrzcie. Pies szczeka, bo wiecie, na tego brata szczeka. Metka jest z tej strony, widzicie, od środka, a szef jest po tej stronie. A od środka jest normalnie taki szef. To jakiś błąd fabryczny chyba, widzicie? Normalnie jest. Chciałam przewinąć na lewą stronę, ale to będę miała wtedy metkę na zewnątrz. To jak mam to założyć? Jak to się nosi? Powiedzcie mi. I to jest zwykły taki sweterek, taki dziargany, czy o, taki z takiego materiału bawełnianego. Taki o, za pupę troszeczkę dłuższy. Ale to mi dziwi, dlaczego to jest tutaj tak, to, a z tej strony jest tak. A metka jest tu. To jak to będzie wyglądać? Jakbym miała na lewą stronę. Nie podoba mi się to w ogóle. Nie zauważyłam tego w sklepie. Dobra, dajcie znać mi, czy to tak ma być, czy jak. Bo ja na was tutaj mogę liczyć. Ale się zdyszałam. Powiem wam, że miałam siły mówić. Tak się dzisiaj nagadałam i na vlogu poprzednim, i tutaj i w domu, i w ogóle, że już ledwo powietrze łapię. Spodnie niebieskie takie, granatowe bardziej, dla Laury. Takie bardziej pod leginsy, tutaj takie prążkowane, z takim paseczkiem. Też bardzo fajne. I stan idealny. Ojej. Tutaj wzięłam jeszcze firma Para. Nie wiem. Nie będę kaleczyć. O, taka firma. I to jest taki jakby kardiganik, krótki, jako przymierze. Tamtych przez głowę to już nie będę zakładać. Tutaj powinien być guzik, taki chyba na zatrzask. Ale widać, że jest odpruty, ale ja sobie przyszyję, bo mam. A nawet jak coś, to nie musi być. Nie lubię takich krótkich rzeczy, wam powiem. Nie bardzo czuję się w krótkich rzeczach. Wolę swetry, bluzy takie troszeczkę dłuższe, chociażby takie, ale dobra. I fajny taki, czy do samochodu, czy coś. Poczekajcie, na mnie trąbią? Nie. Nie wiem, czy mnie połają. I on tutaj powinien mieć o tak, by tak było. To tak nie bardzo. O, żeby tak było. Tak jakoś dziwnie. Więc nie będę sobie tutaj chyba przyszywać, po prostu będzie tak. O. Też fajny. Trochę kujący, ale w płynie, jak się wymyje go, to może nie będzie kuł. Już pokazałam twoje. Przecież widziałaś. Firma, takie coś, taka firma. Czarny kardigan dla Amelki. Zwykły czarny. I tutaj ma, o, kieszonki. Stan jest idealny po prostu. On jest jak, no, jak już. On jest po prostu jak nowy ze sklepu, ale tutaj w ramiona na mnie będzie za mały. Wiem, światło trochę prześwietla. I bluzę taką wzięłam. Jurtur, nie wiem, Boże, co to są za firmy jakieś. Taka firma. Z kapturem. To chyba bardziej będzie też dla mnie, bo ona jest dosyć duża. Jaka to firma? Jurtur. Nie wiem, dobra. O. I rękawy, już jej nie będę przez głowę. Taka, wiecie, do latania na podwórko, czy do samochodu, polecieć po dziewczyny, tam pojeździć samochodem i ten. I to tyle, słuchajcie, nic specjalnego, ale baba, jak to się mówi, zadowolona. Chociaż jedną szmatką się człowiek cieszy, tak? Jak to kobita. No, dobra, to co, zapraszam na dalszy ciąg vloga, ile ja tutaj już mówię, prawie 10 minut. Czas dobry, tempo szybkie, lecimy dalej z tematem i zapraszam na dalszy ciąg vloga. Bruno, przestań szczekać. Tak robimy tutaj cały wjazd. I
Potem to będzie jakoś ściągane. Nie wiem, jak to będzie dalej robione. Bruno, przestań szczekać. Nic nie da nagrać. Potem to będzie jakoś stąd ściągane tutaj pod dom, bo nam się takie dziury robią, doły takie, wiecie, o co chodzi. I no i trzeba zrobić z tym porządek, no, wziąć się za podwórko. I na razie tak przerusza tą ziemię, a potem będzie to jakoś zgarniał. Nie wiem. Nie wiem, jak to dalej będzie robione, ale to najwyżej wyjdę, jak uchwycę i wam pokażę. Jakbyśmy pole, na polu jakbyśmy robili. No, ale my to na podwórku. Podwórko szykujemy. Dobra, idę, bo ten pies tak szczeka na brata tutaj Pawła, że nie da nic nagrać. No. A tutaj mieliśmy drzewo poukładane, buda psa stała, pustaki, cegły. Wszystko to jest sprzątnięte na całym tym kawałku. A tutaj mamy od światła. Jak jeszcze budowa była, taki słupek został. I tutaj było ten, wszystko cały podzawalone i teraz jak to się posprząta, to ja będę sobie tam sadziła drzewka. Tylko jeszcze nie wiem jakie. To może dacie mi pomysł, co pod płotem tutaj posadzić. Jakieś czy tuje, czy drzewka, czy bez, coś takiego, żeby było, nie musi być za wysokie, aby było ładne, kolorowe. Nie musi zasłaniać mi tego płotu, bo mi to nie przeszkadza. Ale żeby było tak w miarę fajnie kolorowo. O i teraz takim pługiem to wszystko już jest ściągnięte. Spod płotu ściągnięte jest tu. I jeszcze będzie tutaj jeździł. Wyszłam tylko wam pokazać. No i jeszcze będzie tutaj jeździł, to jeszcze będzie ugniatał. I dalej zobaczymy co. No i to tak wygląda. No i dzień dobry w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy poniedziałek. Mamy poniedziałek i my jedziemy do przedszkola. Słuchajcie już. Laurka się trochę stresuje, bo mówi, że się trochę wstydzi, nie? Bo dawno nie była i tak wiecie. No i taka jest speszona, ale pewnie dzieci się na pewno stęskniły i na pewno czekają na nią. Dużo dzieci też nie było, to więc ona nie jest sama. Testuję ten, przyczepiłam sobie do szyby ten statyw, co kupiłam w Biedronce, ale on się nie nadaje, bo on jest na takiej gumie, on się nie nadaje tutaj nad lasem, jak teraz jadę po tych dołach, bo ten telefon mi cały lata. W ogóle to ja nie wiem, czy ja go dobrze zamontowałam, bo ja go zamontowałam tak, na końcu, powinien być jakoś na środku, nie wiem, musi mi to Paweł zrobić, bo coś mi tutaj nie pasuje. Nie podoba mi się jak trzęsie, ale zobaczymy jeszcze, czy na asfalcie też tak się będzie trząsło, jak już będę wracać bez Laury. Bo ona sobie chciała jeszcze pograć przed przedszkolem. Wszystko wzięłyśmy sobie jeszcze buty w razie co takie na zmianę, bo nie wiem, czy te kapcie już nie będą na nią za małe. Takie mam rezerwowe, większe buty, ewentualnie to jakby co, to po przedszkolu pojedziemy do sklepu i kupię jej kapcie nowe, bo nie wiem, czy nie wyrosła z tamtych, no miesiący i tydzień prawie, tak wiecie. 5 tygodni nie było. Dobra, nie będę was tutaj teraz zanudzać tym trzęsieniem się. Jedziemy, potem się odezwę. Dobra, wracam. O, moi drodzy, powiem wam, że to jest dzisiaj chyba mój najgorszy dzień. Nie dość, że nie śpię od godziny 4:30, bo te kury tak pieją, że po prostu spać nie dają. A to wiecie, a to koty. A to tamto i zobaczę, no buja się jakiś, nie wiem, mam gdzie ten statyw podłączony chyba, zaczepiony, ale już nie będę kombinować, jadę do domu, bo jestem, tak teraz mi zimno jest, mimo to, że jest słońce, piękna pogoda, ale słuchajcie, 40 minut w przedszkolu siedziałam, zagrzałam się i w ogóle, i wyszłam i mi jest zimno. Wczoraj Laura chciała iść do przedszkola normalnie, zadowolona, wszystko sobie naszykowała, ubranko, to wszystko sobie naszykowała, to co potrzeba. Kurczę, jak to się buja. I powiem wam, że rano wstała, zadowolona, ubrała się, no. Pajacu jeden, nie wyjeżdżaj mi tutaj. Powiem wam, że zadowolona. Wyszykowałyśmy się, przyjechałyśmy, rozebrała się, no i wszystko super i
idziemy, nie? Dochodzimy tylko do drzwi. Płacz. Płacz. Tak płakała. Nie chciała w ogóle iść do środka. A jeszcze były dwie krupy w środku, bo tam jakąś salę sprzątali czy coś. Były dwie grupy. O Jezu, co ja robię? Już mi się biegi mylą. Dlaczego to tak lata? Mnie to denerwuje mnie to. I nie chciała w ogóle wejść. Pani wyszła i ją zaczęła namawiać i tak dalej. I wiecie, ja ją zaczęłam tam namawiać, że tyle czasu. A ona się mówi, że ona się wstydzi po prostu się po tak długim czasie, no 5 tygodni, ona się wstydziła iść do przedszkola. A ja mówię, no są dzieci, twoje koleżanki, no nie ma się czego wstydzić, wiecie, i tak dalej. I przekupiłam ją tym, że mówię, poczekam na ciebie, idź, bo już przy śniadanie panie wiosły. Idź, zjedz śniadanie, ja na ciebie poczekam. Jak zjesz śniadanie, to i będziesz chciała wracać do domu, no to cię zabiorę, jak nie, no to zostaniesz. No i siedziałam pół godziny, nie no 20 minut jedni, to 20 minut siedziałam, czekałam, aż zjedli te śniadanie. Pani wyszła, mówi, że je i jest okej, okay. No ale dobra, poczekam. Zjedli śniadanie, patrzę, Laura wychodzi. I podeszła do mnie, płacze i ona chce do domu. Mówi, ja pierdzielę. Wy Laura, no nie wygłupiaj się, no idź, zaraz na dwór pójdziecie, bo ładna pogoda, słoneczko jest, pójdziecie na spacer, na placu zabaw się pobawicie. Już tam pani mówi, że ta druga grupa wychodzi, bo tam strasznie dużo dzieci było. Zabrali tą drugą grupę do swojej sali, bo tam chyba jakieś sprzątanie w tamtej sali mieli, czy coś. Zabrali, już się mniej dzieci zrobiło, znaczy została tylko jej grupa, bo jeszcze była ta młodsza grupa. I tylko jej grupa została. No i ja mówię, idź Laura, tańce są dzisiaj. Już tyle czasu tu siedzimy, ja już jestem spocona cała. Mówię, idź no do tego przedszkola. No, tam dzieci czekają, Kacperek, twój kolega czeka. Tam chyba jeszcze tam jakąś koleżankę ma taką z Ukrainy. Bardzo też się zaprzyjaźniła z nią. Rozrabiają czasami nieźle. I powiem wam, że mówię do niej, no to może po obiedzie przyjadę po ciebie. A ona mówi, no ale ja bym na tańcach chciała zostać. Ja mówię, no to przyjadę po tańcach. A ona, no ale to będzie bardzo długo. Ja mówię, jak długo? Mi chwila, moment ci zleci tak dzień, że jeszcze nie będziesz chciała do domu wracać. No i tak wiecie, nie, ale jutro nie pójdę. Ja mówię, no jeżeli ci się dzisiaj nie spodoba, no to jutro nie pójdziesz, jutro będziesz siedziała w domu, a jak będziesz chciała, no to jutro pójdziesz. No i poszła, ale powiem wam, że no matkę zawsze serce boli, jak dziecko płacze i idzie do tego przedszkola i płacze, a mi się zdarzyło to pierwszy raz z Laurą. Do tej pory ani razu w przedszkolu nie płakała, że musi zostać, ani w zeszłym roku, ani w tym roku. Mało tego, ona płakała, jak wychodziła z przedszkola, że za krótko siedziała, bo ona by chciała siedzieć do samego końca, jak najdłużej no i się bawić i tak dalej. I to mi się pierwszy raz zdarzyło, powiem wam. Amelka też nigdy jakoś za specjalnie nie, w przedszkolu nie płakała, więc powiem wam, że najgorszy chyba to dzień. No i co robi? Jedzie, skręca czy co? W prawo, w lewo, sam nie wie, w którą stronę ma skręcać. Sobie ogrzewanie włączamy się. Już się zagrzałam. No i powiem wam, że no i poszła. I mówię do pani, jakby co? To pani dzwoni do mnie, ja przyjadę po nią wcześniej, no i tyle. No i z drugą panią tutaj rozmawiam i mówi, że no weszła, zobaczyła, że tyle dzieci jest, może, że coś się pozmieniało i tak dalej, no i tyle czasu jej nie było, no to może dlatego. No ale słuchajcie, poszła i zobaczymy, jaki dzień minie. Na pewno będzie zadowolona, tak jak zawsze, i będzie chciała dłużej zostać. Mam taką nadzieję, że no ten taki pierwszy dzień najgorszy, ale po wakacjach jak szła, gdzie 2 miesiące po wakacjach, szła z uśmiechem i normalnie nic nie mówiła, że nie chce, że się wstydzi, boi czy coś, nie. A teraz tak się, nie wiem, zasiedziała w tym domu, że no pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. No, teraz jakoś też się trzęsie. Dobra, Paweł mi ten statyw zrobi, bo może ja coś tutaj źle go zamontowałam. I on mi to ogarnie. A ja jadę do domu. Kupiłam jeszcze bułki po drodze, bo z Laurą
jak rano jechałam, to stanęłam do sklepu po pastę do zębów do przedszkola, musiałam jej kupić. No i ten, kupiłam bułki, takie cebulaki wzięłam jeszcze na śniadanie i założyłam sobie tą nową czapkę, jednak Amelka weźmie granatową, tą starą, co kupiłam, ja sobie wzięłam tą szarą, ale ja tą naklejkę odkleję, bo ja się czuję jak jakaś nastolatka i w ogóle mnie to denerwuje, jak się świeci, to nie dla mnie, ja nie lubię takich rzeczy. Ja to sobie odpruję i będzie lepiej wyglądać, jak ja wyglądam, zobaczcie, obciach normalnie, cool, white cool jakiś, w ogóle nie, ja nie lubię się w takich rzeczach, nie lubię, nie, ja to muszę odpróć. No, więc dobra, bo zaczyna tutaj trząść, to jadę do domu na śniadanie i nie będę was katować, że wam się obraz trzęsie. Jesteśmy w sklepie, tak? Dobra, była tak grzeczna w przedszkolu, że obiecaliśmy, że coś sobie wybierze, jakąś malutką nagrodę. To, że była taka grzeczna. No, że poszłaś, że już nie pokałaś później, tak? To wybieraj sobie. Tylko nie szalej. Nie wiesz, co wybrać? Może książkę jakąś kupimy do kolorowania? Książeczkę? Do czytania? Nie. No to nie wiem. Wybieraj. Może coś wybierzesz. Tylko tutaj są zabawki. Jeszcze zobaczyć Pepko. Ale dzisiaj do Pepko nie pojedziemy, w tygodniu pojedziemy. Dzisiaj nie jedziemy, bo już jest późno. Ale to dzisiaj sobie nic nie kupujesz? Aha, będziesz czekać, tak? A, no dobra. To co, wychodzimy? Dobra, to idziemy tamtędy. Tak. To pokaż, co sobie kupiłaś tutaj widzą. Już poodpakowywałaś wszystko. Laura sobie wybrała dzisiaj tak, książeczkę. Taką z księżniczkami i tutaj się różne takie, to są naklejki i tutaj się te laleczki ubiera. Tak, na... mają ubranko co nie. Tak, te, to już ubrałaś, przykleiłaś już. Takie ten, taką sobie wybrała. Wzięła sobie nożyczki, bo wiecznie, co to tak jakoś ciemno. Wiecznie się z Amelką kłócą, a swoje ma jakieś w kleju obklejone. Klej. Gumkę sobie wzięła do ścierania, temperówkę też, żeby się nie kłóciły. I długopis wzięła sobie taki fajny, patrzcie, czarny, z takim unikornem. I te długopisy wzięłam dwa i jeszcze Amelce wzięłam taki jeden. Ja tutaj wszystko już odpakowała. Jeszcze gumę mamby. I to wszystko. A resztę, bo ja jej obiecałam coś dzisiaj, że jak będzie grzeczna, znaczy grzeczna, jak nie będzie płakać, tak, Laura, w przedszkolu, no to, że... Zabawkę. Jakąś zabaweczkę, ale małą taką, że kupię na poprawienie humoru. No ale tam nic nie było, stwierdziła Laura, że pojedziemy do Pepko, tak? Jak będziemy, bo i tak będę w tygodniu musiała jechać, a dzisiaj to tylko takie, wiecie, na zaspokojenie głodu, jak to się mówi. Ale te rzeczy tak potrzebowała, te, no bo wiecznie tutaj jest awantura, kłócą się, więc no mówię, Laura miała, tylko w kleju wymazała. Klej się chyba skończył, a temperówki nie miałaś chyba. Ty albo miałaś, kiedyś ci kupowałam, zgubiłaś chyba. Nie wiem, taką do przedszkola też kupiliśmy. Ale to do przedszkola. To bierzesz do przedszkola? No, bo tamten mi się zepsuł. Aha, to do przedszkola, dobra, dobra, myślałam, że do domu, bo w domu masz taki przecież, nie? No dobra. Ja robię, słuchajcie, te ciasto, co ostatnio na vlogu wam pokazywałam. Te czarne takie w 5 minut, te czarne. Te czekoladowe w 5 minut, tylko że babeczki z niego zrobię. Mam takie foremki, kiedyś kupiłam chyba w Auchan, czy gdzieś jak byłam, nie pamiętam. Takie aluminiowe, 12 sztuk i zrobię takie babeczki. Tak, bo tak Laura chciała właśnie babeczki, babeczki. To więc zobaczymy, czy z tego właśnie przepisu, czy z tego ciasta wyjdą babeczki. To więc Laura będzie przekładać, a potem wam powiem, czy nam wyszły. Dobra, Laura tutaj pracuje, powiem wam, że te babeczki będą duże, bo są takie głębokie. No, fajne, ciekawe. Mam nadzieję, że to wszystko tutaj, to ciasto nam właśnie wyda na 12 takich babeczek. Powinno wydać i będzie fajnie, tak? Możesz trochę? Pomogę. Dobra, Laura w domu już jest, jak wiecie. Wszystko było dobrze, rozmawiałam z panią. Pani powiedziała, że wszystko było ok, że się rozkręciła i było tak, jak powinno być, wszystko w porządku. Więc Laura miała rano miała taką, wiecie, depresję. A ty, czekaj,
Nie, nie pokazałam, zapomniałam rano, kupiłam pierniczki, jak byłam ją zawieźć, jeszcze chleb braliśmy i tam takie bułeczki, no i te pierniczki jeszcze wzięłam. No i bałam się, że zadzwonią do mnie, że będę musiała po nią jechać, ale nie dzwonili, mówię, pewnie jest dobrze. No i się potem rozkręciła, było wszystko w porządku, ja mam się włos każdy w inną stronę, nie ogarniam ich dzisiaj. I co, warto było płakać rano? Nie? A dlaczego płakałaś? Nie chciałaś iść do dzieci? No, wstydziłaś się. Ale czego? Wszystkich? Czy co? Wszystkich. Ale potem było dobrze. A jutro idziesz? Długo mnie nie było. No, że długo ci nie było, prawie no 5 tygodni. A jutro idziesz? Mhm. A będziesz rano płakać? Mhm. Nie? Na pewno? Mhm. No dobra. Więc Laura jutro idzie, nie będzie płakać, już jest wszystko dobrze. Najgorsze takie, wiecie, po takiej długiej przerwie to właśnie najgorsze takie... Laura ściąga sobie grę na telefon. Najgorsze takie właśnie, wiecie, taka długa nieobecność, długa przerwa, potem ciężko się przyzwyczaić i tak dalej. Ale było wszystko ok. I mam nadzieję, że no jutro będzie już na pewno też dobrze. Boże, buja mi się to wszystko. I to tak, no i teraz jeszcze jak przyjechałam, miałam nie robić w ogóle obiadu dzisiaj, bo miałam trochę kurczaka. Powiem wam, jaki zrobiłam obiad wczoraj w niedzielę, bo był mój brat. Nie nagrałam nic totalnie przy nich, ale powiem wam, co zrobiłam. Może sobie ściągniecie pomysł. Kapustę kiszoną położyłam na blachę od piekarnika, ale położyłam na papier do pieczenia, żeby mi się nie przywarło do blachy. Więc na taką blachę, co w piekarnik się wkłada, tą dużą, to wiecie, ciasto się kładzie. Włożyłam papierem do pieczenia, położyłam kapustę, taką na taką grubość, taką gdzieś, kapustę kiszonej, tej mojej. Ją wcześniej pokroiłam na drobniej. Na tą kapustę kiszoną położyłam z kurczaka, te pałki z kurczaka. Posypałam je przyprawami różnymi tam do kurczaka, tam tymianek i tak dalej, i tak dalej. Tak z góry posypałam. I obok jeszcze poukładałam kartofle, surowe kartofle, takie przekrojone na takie mniejsze kawałki i je poukładałam. I to wszystko włożyłam do piekarnika i to chyba z godzinę, może tam półtorej mi się tak powoli to piekło. I był taki pieczony kurczak z pieczoną kapustą kiszoną i z pieczonymi kartoflami. Boże, no po prostu niebo w gębie. Ta kapusta tak się fajnie nie ugotowała, tylko upiekła się bardzo fajnie z tym kurczakiem i tak się jak się nakładało, to się nakładało kurczaka razem z kapustą, kartofelki jakby, bo kartofle tak po bokach osobno poukładałam. No naprawdę rewelacja, super. Następnym razem też to zrobię, to już wtedy to nagram. Ogólnie miałam to nagrać, ale się nie spodziewałam, że przyjadą goście wcześniej niż planowałam i dlatego nie mogłam tego, słuchajcie, uchwycić. O, i to taka, słuchajcie, historia. A teraz jeszcze miałam rosół, bo gotowałam rosół. Laura, wyłączysz mi ten gaz? Bo gotuję makaron. I miałam obiadu dzisiaj nie robić, bo jeszcze trochę tego kurczaka mi zostało z tą kapustą. Ale zostało mi trochę rosołu i stwierdziłam, że zrobię pomidorową. Tak teraz właśnie, jak wróciliśmy, a jest po 16. Więc zaprawiłam sobie, wiecie, koncentratem takim z pomidorów. Makaron gotuje i będzie pomidorowa, to chyba już bardziej na kolację. Babeczki się pieką, zaraz wam też pokażemy te babeczki. I tyle, słuchajcie, w temacie. No. Dobra, sprawdzamy babeczki, bo się ładnie upiekły. Wyjmiemy i przekroimy na pół. Ja ci pomogę. No, ładna wyszła babeczka. Taka akurat, bo te foremki są strasznie duże, wam powiem. I akurat mi starczyło na wszystkie te foremki tego ciasta z tego, tylko piekłam 10 minut krócej, żeby się nie spaliły, wiecie? Ta-dam! Dobrze? Dobrze, piękne urosły. Nie wiem, czy widać, o, bo cień trochę mi zasłania. Nie ma zakalca. Próbujemy. No, na pewno dobre. Jak? Dobrze. Buzia się cieszy? Pycha! Dobra, słuchajcie, żegnamy się dzisiaj z wami, dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia do następnego vloga, pewnie do jutra, mam nadzieję, że coś nagram, zobaczymy, trzymajcie się, pozdrawiamy was, pa!